Cześć, witam na kanale Menaketo. Dzisiaj zrobimy pieczarki i papryczkę faszerowane mięsem mielonym. Mamy tutaj 1,5 kg karkówki, zmielonej oczywiście w domku, nie kupujemy mięsa mielonego w sklepie. 1,5 kg karkówki i kilogram boczku. Za chwilę to przyprawimy, ale w pierwszej kolejności pokroimy i przysmażymy sobie cebulkę z pieczarką. Na smaczyku i za chwilę to użyjemy do faszerowania też. Kilka szczegółów na temat kanału. Takich jak kraje, z których są oglądane filmy. 60% Polska, 10% UK, 1% Brazylia nawet. I co tam było jeszcze? Niemcy 3%. Także pozdrawiam rodaków, kanał w języku polskim, więc Polacy oglądają, ale rozmieszczeni po różnych krajach, więc pozdrawiam rodaków. Życzę smacznego, bo pewnie większość z Was jest tutaj, żeby podłapać jakiś przepis, jakiś pomysł. A też przy okazji można się dowiedzieć paru rzeczy na temat ketozy. Ostatnio wspomniałem o Hashimoto, więc dzisiaj chciałbym troszeczkę więcej Wam na ten temat powiedzieć. Ale to za chwilkę. Dobra, kroimy cebulkę, trochę ją podsmażymy. Chciałem dać dwie, ale mi się wydaje, że tutaj wystarczy. Te 1,5 cebuli. Ale dobra. Wyżej zostanie. Słuchajcie, największą popularnością na moim kanale póki co cieszy się zupa pomidorowa. Zupa na wołowinie goni ją, zdecydowanie. No i mam nadzieję, że te pozostałe filmy też osiągną taki sukces. Dobra, cebulka się smaży. Troszkę podsolimy. Podsmażymy cebulę, podsmażymy pieczarka i użyjemy tego jako taką koronkę do nafaszerowanych już właśnie, no nie pieczarek, nie będziemy, chociaż może też. Jak już nafaszerujemy, to tak po łyżeczce damy na samą górę. Da to fajnego smaku. Pieczarka lubi cebulkę. Cebulka lubi pieczarkę. Ja bardzo uwielbiam tą kombinację. Także to damy, niech się przysmaży już, żeby było gotowe, a my się zaraz bierzemy za mięcho. Ta pieczarka zmniejszy swoją objętość, a my więcej nie będziemy potrzebowali jak po łyżeczce na jedno nadzienie. To, co ja będę robił, można zrobić w wersji takiej z sosem, czyli już po wrzuceniu do blaszki tych nadzianych, czy to pieczarek, czy papryka, nie ma problemu, można kabaczka nadziać. Można dolać tam takiego sosu, powiedzmy, no ja uwielbiam, pomidorowo-śmietanowego, przyprawić i to wszystko zapiec. Dobra, tutaj leciutko się smaży. Niech się smaży. My się bierzemy za mięcho. Tak jak wspomniałem, porozmawiamy o Hashimoto. Co to jest Hashimoto?
Hashimoto jest to... Na samym początku to chciałbym Wam powiedzieć, że nie jestem lekarzem i nie chcę tutaj się wywodzić na takie tematy dość szczegółowo. Wszystko, co tutaj usłyszycie, jest to moje przemyślenie na podstawie moich doznań, moich doświadczeń i moich najbliższych, z którymi mam do czynienia na co dzień. Każdy z nas, pamiętajcie, jest inny. Jeżeli tego nie czujesz, nie chcesz ryzykować, od tego jest lekarz. Ale jeżeli masz ochotę posłuchać, co ja mam na ten temat do powiedzenia, to zapraszam. Co to jest Hashimoto? Hashimoto jest to choroba, w której twój organizm zaczyna walczyć z czymś. Zaraz sobie powiemy, z czym mniej więcej, co może powodować tą walkę. Zaczyna walczyć i po prostu, no, że tak powiem, niszczyć sam siebie. Jeżeli nie masz zdiagnozowanego Hashimoto, a zastanawiasz się nad tym, czy je masz, czy jego nie masz, no to jest kilka takich czynników, które mogą właśnie wskazywać na to, że możesz mieć. Oczywiście najlepiej jest iść do lekarza i zdiagnozować to. No w jaki sposób to się robi? No, lekarz, jeżeli stwierdza, że faktycznie coś z twoim organizmem jest nie tak, czyli no jest stan zapalny, krótko mówiąc, no to jeżeli to jest dobry lekarz, no to prześledzi to, jak wygląda twoje życie. No i na tej podstawie wyeliminuje ewentualne jakieś tam czynniki, które na to wpływają. My tutaj, to jest taki kanał dość mocno kulinarny, więc będziemy rozmawiać od strony diety, ale nie zawsze ta choroba jest spowodowana problemami z dietą. Po czym możesz poznać, że właśnie takie Hashimoto, że jest ryzyko, że masz takie Hashimoto? Na przykład kumulacja wody, na przykład ból, chroniczny ból stawów, na przykład przez dłuższy okres za wysoki cholesterol, na przykład zmiany skórne. Czyli te wszystkie rzeczy, które by na to wskazywały, że w twoim organizmie jest jakiś stan zapalny. Na przykład niedoczynność albo nadczynność tarczycy, szczególnie u kobiet. To nie jest coś, co można naprawić w domu domowymi sposobami, ale na pewno domowymi sposobami można pomóc. Mięsko posolone, popieprzone, wymieszane, ready to go. Ready to go. W jaki sposób sobie pomóc, jeżeli się ma właśnie takie dolegliwości? No, trzeba byłoby przeanalizować, co się dzieje w naszym życiu. My tutaj porozmawiamy o jedzeniu, także przeanalizujmy to, co jemy. Moja żona spotkała się z tym problemem jakiś czas temu. No i pierwsze, co wyeliminowała, to były produkty mączne. Wszelkiego rodzaju. Ciasta, chleby, bułki. Jakieś tam naleśniki. No wszystko to, co na mące, nie? Jeżeli sobie już pozwala na te produkty mączne, no to ta mąka jest pełnoziarnista i bio. No i jest to sporadycznie, bo była taką naprawdę chlebiarą, nie? Także to wyeliminowała. Co jeszcze warto wyeliminować? Produkty mleczne. Bo mleko dzisiaj niestety jest bardzo słabej jakości. Słuchajcie, wyciągamy z pieczarek ile można, żeby było miejsce na mięcho. A pieczarka jest bardzo delikatna, to nie ma tutaj za bardzo to, co jej kaleczyć. Żeby nam nie pękła, żeby było w co to mięso kłaść.
co się eliminuje? No, może papierosy, może alkohol, może praca na nocki, stres, może za dużo niebieskiego światła. No jest mnóstwo rzeczy, które mogą spowodować taki stres w Twoim organizmie, że właśnie dokona się ten stan zapalny. Także bardzo ważne jest to, żeby się zastanowić, co robimy, czego nadużywamy, co tak naprawdę dzieje się w naszym organizmie. No mogą być to mnóstwo rzeczy, a może być to jedna rzecz. Tak naprawdę musisz posłuchać swojego organizmu. Musisz coś wyeliminować, zobaczyć, jak się to zachowuje. Czy na przykład przejdą Ci gazy, czy na przykład kubka się Twoja zmieni, czy na przykład spać będziesz lepiej. Słuchajcie, pierwszą oznaką tego, że nasz organizm z czymś walczy, ma jakieś kłopoty, jest to, że na przykład kłopoty z uśnięciem. Ogólnie budzenie się w nocy, kłopoty ze spaniem. Wczesne wstawanie, nawet w momencie, kiedy możesz pospać. Zauważcie, że na przykład, jeżeli pracujesz od poniedziałku do piątku i wstajesz o 6 rano, no to się okazuje, że w sobotę nawet jak nie musisz, też o 6 wstajesz. Przyzwyczajenie? No okej, okay. Po części na pewno. Dobra, dorzucimy jeszcze troszeczkę smalcu. Po części na pewno przyzwyczajenie, ale też po tym całym tygodniu masz kortyzol rozbujany, no i dlatego w sobotę rano jesteś aktywny, nie? I dopiero gdzieś tam w niedzielę, a najlepiej to się śpi w poniedziałek, nie? Jak już trzeba znowu do roboty iść. Dlatego ważne jest, żeby słuchać swojego organizmu. Zastanawiasz się, co, jak na przykład jesz chleb, kupujesz, no nie wiem, ten najtańszy taki chleb, no on jest naprawdę na takiej mące przetworzony, to wszystko jest tak przetworzone teraz, że to jest masakra. To spróbuj, jak już nie możesz żyć bez tego chleba, no to spróbuj go, powiedzmy, ograniczyć. Albo i ograniczyć, i zmienić też, no, jakość tego chleba, nie? Nie jest 3 razy dziennie kanapek, tylko zjesz raz dziennie, ale z porządniejszego chleba, nie? No i dlatego tutaj troszkę ketoza przychodzi właśnie z pomocą, bo na ketozie jakoby to się automatycznie robi. Nie musisz jeść 3 razy dziennie chleba, bo masz tak uspokojoną insulinę, że tobie się nie chce 3 razy dziennie jeść. Także, no ale ja rozumiem, że ketoza nie jest dla wszystkich. Nie każdy ją potrafi zrozumieć, nie każdy chce sobie odmawiać, tak jak ja. No ja też nie chcę sobie odmawiać. Ale moje całe życie, znaczy całe życie, to ostatnie lata polegałem na tym, że jestem na ketozie, ale jak mam ochotę na coś słodkiego, wczoraj na przykład moja żona zrobiła pyszną pizzę, ale na tam odpowiedniej mące, myślę, że kiedyś nagra o tym filmik, na odpowiedniej mące, wszystkim pod kontrolą, to nie jest kupna pizza, tylko kupna zrobiona w domu, na naszych składnikach, wiemy co jest, ciasto cieniutkie, tam za dużo tych węglowodanów nie ma, ta mąka jest specjalna, nie wiem jaka, nie będę strzelał, bo to moja żona jest mistrzem od pizzy w tym domu, nie ja. Jestem mistrzem od jedzenia jej. No i jak mamy ochotę, no sobie jemy tą pizzę, nie? Nie mam problemu. I nawet ona, kiedy właśnie ma kłopoty z tym, czy miała z tym Hashimoto, to sobie raz na jakiś czas pozwala, nie? Ale jest to, że tak powiem, w kontrolowanych ilościach i warunkach. A na co dzień uspokaja sobie to ciało, no właśnie jedzeniem takim ketogenicznym, nie? Dobra, wracając do tego, co można wyeliminować. Wszystkie produkty mączne. Makarony, chleby, ciasta, ciastka. Warto się zastanowić nad nabiałem. Może tutaj można by było wyeliminować, żeby sprawdzić, jak to działa. Ale ja na przykład nie piję mleka, ale pozwalam sobie na śmietanę. Tylko 50. Chyba, że jakaś mizeria, to wtedy 18, ale to dość rzadko. Także sobie pozwalam na nabiał w takiej formie, albo mascarpone. Ale mleka nie piję. Jakieś tam jogurtów i tak dalej też tego nie piję, bo to no, jest strasznie przetworzone, nie? Ale uwielbiam na przykład sery białe i sery żółte. Ja sobie na nie pozwalam. Co tobie bym radził? Jeżeli nie wiesz, co powoduje u ciebie te dolegliwości, zmiany i tak dalej, no to wyeliminuj całkiem. Maksymalnie wyeliminuj ten nabiał i zobacz,
jak twoje ciało się będzie zachowywać. Jeżeli to jest to, poczujesz różnicę. Na przykład zejdzie ci woda ze stawów. Nie wiem, jak się bolą kolana, masz popuchnięte kolana, kostki. Czy tak jak wspomniałem, właśnie choroby skórne i tak dalej. No i dzisiaj naprawdę można bardzo wiele dobrych korzyści wyciągnąć z tego, jak się zrezygnuje z tych węglowodanów. No i na podstawie właśnie mojej żony zdecydowanie jej przeszkadzał chleb. Po czym ona to czuła? No czuła po swoim żołądku, po jelitach. Gdzieś tam zawsze w tych jelitach głośno było, jeździło coś tam po tych jelitach. Czuła po swoim samopoczuciu, gdzieś tam ta głowa jest taka ciężka i tak dalej. I no i wyeliminowaliśmy ten chleb. No jemy chleb, może jeden bochenek chleba we trzech jemy raz na 2-3 miesiące. I to jest takie jedno roztasowanie, bo on jest taki pyszny, ale też taki specjalny chlebek kupujemy jakiś tam, nie wiem, na specjalnych mąkach. Ale on jest taki pyszny, że po prostu, wiesz, to jest jedno roztasowanie. Z masłem jego się je, bo nawet nie ma co go psuć smakiem czegoś innego, nie? Sorry. To samo na przykład właśnie tarczyca. Jak ci endokrinolog powie, że słuchaj, tutaj trzeba troszeczkę pomóc sobie, no to jeżeli ktoś jest, powiedzmy, dobrym lekarzem, dobrym endokrinologiem, no to on przeanalizuje to. Dobra, tak to wygląda. On to przeanalizuje, co jesz i tak dalej, i on się na tym skupi. No ale większość z nich po prostu da ci hormony. Tak jest. Większość z nich da ci hormony i no, żebyś się syntetykiem sobie regulowała, nie? Czy regulował. No i to jest okej. Okay. To jest lekarz, ja tego nie chcę podważyć w żaden sposób. Ale może warto by było, nawet nic jemu nie mówiąc, wprowadzić jakieś zmiany w diecie i za miesiąc go odwiedzić jeszcze raz. Ja bym tak zrobił. Bo jeżeli zaczniesz brać już te syntetyki, te hormony, to no za rok, za 2 lata już nie będzie do czego wracać. Twoja tarczyca już nie będzie produkowała. Nie będzie w stanie już wstać po takiej terapii, nie? Także warto to spróbować, ale to wszystko w waszych rękach. Dzisiaj najbardziej nam szkodzi jedzenie. Warto pomyśleć, co się je. Słuchajcie, paprykę czy jakieś owoce, które jem ze skórą, myję w gorącej wodzie i płynem do naczyń. Dlaczego? Dlatego, że bardzo często są pryskane silikonem, żebyś lepiej przechowywały się. No, my nie musimy tego jeść, nie? Co wam może przeszkadzać? Na przykład nie musi być to na przykład mleko czy mąki, mączne rzeczy. Mogą być to na przykład inne rzeczy, takie jak za dużo na przykład. Takie jak energy drinki. Słuchajcie, kawa. Przy produkcji kawy bardzo dużo pestycydów się wykorzystuje. Tamtej całej chemii do porostu tej kawy. Także warto tutaj się zastanowić nad może jakąś biokawą. Może za dużo przetworzonej żywności jest. Takich, wiesz, gotowców, które kupuję w sklepie. Słuchajcie, kostki rosołowe. Sam sód. Te przyprawy takie gotowe do zup. Nie będę nazw używał. Nie ma takiej potrzeby. Słuchajcie, jak jest odpowiednia ilość mięsa i warzyw, to jest zupa, każda zupa jest kompozycją przypraw, mięsa i warzyw. A nie zarzucać wszystko kostką rosołową. Sodem. Masakra. Przecież my mamy dostęp do wszystkich warzyw. Nie musimy takiego shitu jeść. A tak się czujemy, jak jemy.
dość dużo oglądam YouTube, na YouTubie kanałów. No i bardzo często się spotykam właśnie z takimi kanałami, gdzie kobiety wspominają o tym, o Hashimoto, nie mogę schudnąć, nie mam nastroju, wahania nastroju i tak dalej. Kochani, polecam, spróbujcie ketozy. Spróbujcie ketozy i zobaczymy. No i sami, pozwólcie sobie sami zobaczyć, co się dzieje. Faszerujemy paprykę. Zrobimy takiego dołka lekkiego na tą cebulę i papryczkę, którą podsmażyliśmy przed chwilą. Żona pięknie kuchnię posprzątała, ja bałagan robię, no ale dobra. Kocha to, wybaczy. Ketogeniczne danie. Tłuszcz, białko, witamina C w papryce. I po co do tego jakieś ziemniaki albo jakieś inne wynalazki? Nie ma takiej potrzeby. Idą święta. To też jest taki okres, w którym człowiek przymyka oko na tą swoją dietę. No bo dlaczego nie? Dlaczego ja mam na przykład ciasta sobie w święta nie zjeść? Pewnie, że zjem. Albo karpia. No, tak na co dzień, jak na co dzień. No, w normalne dni, jeżeli jemy rybę, no to ona jest smażona, że tak powiem, bez panierki, nie? I używamy jakiejś tam bułki, mąki. No i tak jest okej, ja to lubię, nie? Ale na przykład na święta, no nie wyobrażam sobie, żebym musiał jeść karpia na przykład bez panierki. Właśnie w bułce. No i okej, zjem go. Pewnie zjem jakieś ciacho. No bo czemu nie? A po świętach z powrotem wracamy na swoją dietkę. To nikomu nie zaszkodzi. Słuchajcie, ja jestem 6 lat na ketozie. Waga czasami idzie do góry, czasami na dół. Różnie to jest. Ale nie mam jakiegoś tam ciśnienia, żeby schudnąć. Ale jeżeli mam ciśnienie, żeby schudnąć, czyli na przykład jak przyjadę po urlopie i się okazuje, że 6 kilo do góry poszło albo 7, no to te 6 czy 7 kilo jest do zrobienia, słuchajcie, w 2 tygodnie. Z mojej wagi, gdzie ja ważę 115 kilo. I teraz wyobraź sobie na przykład, że potrzebujesz zrzucić kilogramy. Chciałabyś zrzucić kilogramy, albo chciałbyś. Dobra. I nie możesz. No to właśnie tu się kłania też ta analiza tej diety. Trzeba sprawdzić, co powoduje, że na przykład nie możesz schudnąć. Albo się okazuje, że zmniejszyłaś te dawki kaloryczne. Patrzysz na tą twoją miskę, co robisz. Troszkę schudłaś i zaraz tyjesz. A no właśnie trzeba wyeliminować to, co nam przeszkadza. Trzeba sprawdzić, co nam przeszkadza. Trzeba się zastanowić, co jemy. Czego jemy za dużo. I metodą prób i błędów wyciągnąć to. Ale jeżeli nie chcesz się bawić metodą prób i błędów, no to zacznij od produktów mącznych, od nabiału. Bo bardzo prawdopodobne jest to, że właśnie to one ci przeszkadzają. Patrz, jaka wyżera będzie. Słuchajcie, i takie coś. Dzisiaj na prośbę żony nie robię w sosie, ale takie coś normalnie mógłby wskoczyć sosik. Niedużo. Tak. Słuchajcie, że do połowy, żeby to przykryło, na przykład te pieczarki są niższe. Nie zalewać tego sosem, tylko właśnie ten sos. Bo to wszystkie, ten tłuszcz cały, widać? Widać. Ten cały właśnie tłuszcz. Łyżka. Ten cały tłuszcz, który się trochę wytopi i tak dalej, on się zmiesza właśnie z tym sosem. No i to będzie pyszne nawet, żeby sobie wziąć tego sosu i polać po tym, nie?
I nie wiem, czy mam ser żółty, bo na to na pewno powinien iść ser żółty na górę. Ale na przykład, jeżeli chcesz wyeliminować i se sprawdzić, czy nabiał ci nie przeszkadza, no to może być bez sera. I u nas będzie chyba też bez sera, bo właśnie wczoraj na tą pizzę żona zabrała chyba cały serek. No pizza poezja. Muszę ją namówić, żeby zrobiła filmik. Słuchajcie, dzisiaj gotowanie przy niedzieli. Czekamy na mecz. Polska-Francja. Nie mam nic ciekawego do powiedzenia na temat tego meczu, no ale kibicować będę. Zobaczcie, jakie fajne laretasy. Nie odział. Kapelusze założymy. Chyba ten tu był. Ten tu. Będzie za ramą wykałaczką, pomożemy. Patrzcie, jaka fajna wyżera. Będzie, tu będzie kolorowo. Tu też będzie kolorowo. O. Niedużo pracy. Ciach, ciach, ciach. Do pieca idzie, a my idziemy na kawkę. Ale mi się wydaje, że ja bym tutaj jeszcze ze dwie papryczki włożył. Dobra. Mamy jeszcze dwie papryki, to dołożymy. Polecam zastanowić się na tym, co jemy, co można wyeliminować, czym sobie szkodzimy tak naprawdę, bo to właśnie o to chodzi. Jeżeli jesteś na tyle zdecydowany, zapraszam do ketozy. Naprawdę warto. Warto. No nie wie ten, kto nie spróbował. A wiecie, kiedy się dowiecie, jakie ketoza robi robotę? No po pierwsze, to musicie być na tej ketozie przez jakiś czas, żeby przyzwyczaić ciało, głowę, wszystko do tej ketozy, a później nawet celowo wybijcie się. Wybijcie się. Albo zauważycie, jak po prostu sobie tam, nie wiem, porządzicie ze dwa dni coś, przepraszam, pojecie czy cokolwiek, to wtedy zobaczycie różnicę. Rano wstajesz i po prostu głowa nie pracuje, nie? Na węglozie. Łeb masz spuchnięty jak po imprezie alkoholowej na węglozie w porównaniu do ketozy. Na ketozie wstajesz, jesteś gotowy do działania. Jesteś wyspany. Słuchajcie, tak a propos jeszcze właśnie, jakbyś analizował te swoje jedzenie, to no niekoniecznie ciało może być, że tak powiem, w modzie buntu ze względu na jedzenie, na jakieś problemy z jedzeniem. Może być też, tu już nie ma cebuli, to nie dodajemy. Tu będzie też kolorowo. Może być też dlatego, że na przykład za dużo palisz. Za dużo niebieskiego światła. Eye shieldy. Słuchajcie, ja nie pamiętam, ile kosztują. Chyba 300 zł okulary. Eye shield. Blokujące niebieskie światło. Polecam. Na przykład jak idziesz o 11 spać, o godzinie 9 sobie je załóż. No staraj się unikać tam telewizora czy telefonu. No ale nawet jak się nie starasz unikać, to one i tak blokują tak niebieskie światło, że się okazuje, że w pół do 11 po prostu oko ci leci. Dlaczego? Dlatego, że melatonina się uruchamia w organizmie, wydobywa. No a to jest hormon relaksu, snu, odpoczynku. Dobra, do pieca 180 stopni i myślę, że za pół godzinki, żeby się nie przejarała za mocno, zmniejszę do 160, ale zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Na razie wygląda to tak. I leci do pieca. I jedzonko upieczone. Zobaczcie, jaka wyżera. Kolorowo, to znaczy, że smacznie. Tuż się wytopił i teraz sobie wyobraźcie, gdyby tam był właśnie sosik taki pomidorowo-śmietanowy. No ale dobra, ten tuszczyk też można sobie polać po mięsku po górze i zjeść. Także zaraz tu bierzemy się za degustację. Zobaczcie tutaj. Co tu się dzieje? Mucha nie siada. Zrobimy tak i zrobimy tak.
Tą czerwoną nabierzemy. Jedną ręką się nabieram. Proszę się nie śmiać. O. O. I zobaczcie, jakie fajne rosołek. Niodzio, smacznego. Zapraszam na kanał. Zapraszam do subskrypcji. 80% ludzi oglądających nie subskrybuje, także zapraszam. To zmotywuje mnie do następnych działań, do nagrywania fajnych filmików. Sorry za powtarzanie się. I zapraszam na kolejne filmy. Smacznego. Dzięki, cześć.